Telewizja w Polsce.pl, to są gorące pytania. Adyta Hołdyńska, witam Państwa bardzo serdecznie. Skupiamy się, przyglądamy się, można powiedzieć, bardzo szczegółowo w tym punkcie programu sytuacji politycznej, arytmetyce sejmowej. Czy Prawo i Sprawiedliwość przyjmie polityków lewicy? O to pytamy w tym punkcie naszego programu. Włodzimierz Czarzasty, lider lewicy, można powiedzieć, zawiesił w członkostwie w partii nie tak wcale mało, bo dość pokaźną grupę parlamentarzystów. Czy ona przejdzie do Prawa i Sprawiedliwości? Już jest wiele takich spekulacji. Nie planowaliśmy zamachu na Czarzastego, mówi Tomasz Trela, który stanął tak naprawdę na czele tych zawieszonych posłów i komentował tę sprawę w mediach. Lewica może zostać przystawką Prawa i Sprawiedliwości. To słowa Tomasza Słomki, doktora habilitowanego politologa. No i są także słowa parlamentarzystów. O nich za chwilę. Na początek przywitam gościa w naszym studiu, pan profesor Waldemar, przepraszam, Waldemar Paruch na łączeniu interaktywnym z nami. Za chwilę się z nim połączymy. A profesor Henryk Domański, socjolog Polska Akademia Nauk, tu w studiu. Dzień dobry, panie profesorze. Rzeczywistość taka łączona, hybrydowa. Czy rzeczywiście taką hybrydową przystawką dla Prawa i Sprawiedliwości zostanie lewica? Pytamy także o styl zarządzania Włodzimierza Czarzastego i na to pytanie odpowiedziała Joanna Senyszyn na naszej antenie. Czy Włodzimierz Czarzasty po prostu, no mówiąc tak wprost, irytuje was jako ten silnie prowadzący nową lewicę? To znaczy nie silnie, tylko bardziej autorytarnie niż Jarosław Kaczyński, co jest sprzeczne z naszym statutem. My jesteśmy legalistami, stoimy na gruncie statutu i uważamy, że statutu trzeba bezwzględnie przestrzegać. No właśnie, jak to możliwe, panie profesorze, że z ust parlamentarzystki Joanny Senyszyn padają takie słowa, że Włodzimierz Czarzasty jest nawet bardziej autorytarny niż Jarosław Kaczyński? No ten autorytaryzm to czasami bywa bardzo skuteczny, więc nawet sprawdza się w takich demokratycznych organizacjach. Donald Tusk na przykład był niezwykle autorytarny i odnosił sukcesy. To samo można powiedzieć o wielu innych partiach, więc to nie jest, nie potraktowałbym tego jako zarzut, tylko jako problem w ogóle funkcjonowania instytucji demokratycznych na obecnym etapie rozwoju. Żeby rządzić, żeby zdobywać władzę, wygrywać wybory, to trzeba mieć ten moment autorytaryzmu, jeżeli chodzi o dobrego przywódcę. Jeżeli przywódca do tego się kwalifikuje i ma ochotę, żeby być takim autorytarnym, w cudzysłowie oczywiście, w związku z tym a sprzeciw wobec tego typu stylu rządzenia jest, jak widać, stał się, jak widać, powodem wykluczenia, głównie chyba powodem wykluczenia tych posłów, o których mowa, bo z tych rozmów z nimi to wynika, że właściwie nie wiadomo, czego oni dokładnie chcą. Chodzi im właśnie o ten styl głównie. No oni chcieli rozmawiać, mówił Tomasz Trela, słuchałam tych wypowiedzi, ale nie udało się w ogóle porozmawiać z Włodzimierzem Czarzastym. To jest jeden element, a drugi element tego wyjścia to jest to, że z lewica, z SLD właściwie, weszła w chwilowy sojusz z PiS-em w głosowaniu ustawy o planu odbudowy, o funduszach europejskich, więc to był drugi element i tu się pojawia ten problem, bo czy oni przejdą do PiS-u. No tutaj jest wiele, doskonale wiemy, że wiele argumentów przeciw, natomiast za jest bardzo mało, jest o wiele mniej. Należałoby najpierw zadać pytanie, z jakich powodów znaleźli się tych 8 posłów znalazło się w lewicy, czy ze względów światopoglądowych, to by raczej nie kierowało ich do PiS-u, tylko prędzej do Platformy, ja bym powiedział, też z pewnym wahaniem bym to powiedział, ale to było do tej pory tak, że właściwie do tej pory liderzy SLD zwłaszcza, to raczej przechodzili, transferowali się do PO, a nie do PiS-u. No właśnie, czy możliwy jest taki egzotyczny sojusz, że ci parlamentarzyści faktycznie będą wchłonięci przez Prawo i Sprawiedliwość, jak na to patrzy pan profesor Waldemar Paruch, którego witamy. Dzień dobry, witam państwa. No w polityce wiele rzeczy jest możliwych, nie możemy tego oczywiście wykluczyć, ale jest to bardzo, bardzo, bardzo mało prawdopodobne. Podzielam tutaj zdanie pana profesora Domańskiego. Powody światopoglądowe, nazwijmy to ideologiczne, jest to bariera bardzo trudna do przezwyciężenia. Owszem, z drugiej strony między sensownie pojmowanym programem socjalnym właściwym dla nurtu socjalistycznego, a solidaryzmem społecznym z kolei właściwym dla nurtu konserwatywnego jest pewnego rodzaju zbliżenie. Ta polityka socjalna, którą Prawo i Sprawiedliwość uruchomiła,
po 2015 roku, jako partia oczywiście i rząd Zjednoczonej Prawicy, może być pozytywnie postrzegany przez tych, którzy w Nowej Lewicy znaleźli się z powodów socjalnych, czyli takiej wrażliwości na tak zwane warstwy ludowe, ich status materialny, życie społeczne. Natomiast jeżeli to faktycznie jest komponent przede wszystkim ideologiczny, związany z lewicą typu obyczajowego, to trudno sobie wyobrazić przejście do Prawa i Sprawiedliwości, przynajmniej w sposób trwały. Oczywiście w Sejmie danej kadencji są różne rozwiązania możliwe, różne transfery. Natomiast przejście do Platformy Obywatelskiej części polityków lewicy, jeżeli byłaby możliwe, to będzie oczywiście konsekwencja tego, jakie ewentualnie sukcesy będzie odnosił Donald Tusk przy tym powrocie do polskiej polityki. Na razie widzimy, że zdystansował partię Polska 2050, ale poczekajmy, to jest jeszcze kilka tygodni. Myślę, do września, października, bo dopiero na jesieni będziemy mogli zobaczyć efekty powrotu Donalda Tuska do polskiej polityki. Mm-hmm. A jakie to będą efekty, co możemy powiedzieć dzisiaj? Pan profesor mówi, poczekajmy, zobaczmy. No, paradoksalnie to lato, chyba od dawna też nie mieliśmy takich politycznych wakacji, bo to lato w polityce również gorące, w parlamencie ciągle nowe ustawy, które wywołują sporo emocji, choćby tak zwany Lex TVN, który nie wiadomo, czy w tym tygodniu będzie podjęty przez parlamentarzystów, no ale tutaj właśnie też będzie obserwować, to słuszna uwaga, że warto może poczekać, jak zachowa się lewica w tych przypadkach. No, w odniesieniu do TVN chyba nie można mieć złudzeń, ale w odniesieniu do innych głosowań, jak choćby wspomniane przez pana profesora głosowanie w sprawie Funduszu Odbudowy, połączyło Prawo i Sprawiedliwość poza polityką socjalną, o której powiedział także pan profesor Paruch, gdzie jeszcze są te punkty styczne? Ten wymiar ekonomiczny jest tutaj dominującym momentem stycznym. Wymiar ekonomiczny lewicowości polega na walce z nierównościami, z ubóstwem, na byciu przeciwnikiem prywatyzacji, to raczej etatyzacja. Czyli jest, Polski Ład też. Czyli Polski Ład, i tutaj jest rzeczywiście daleko idąca zbieżność, no ale jest ten wymiar, tak jak to profesor nazwał, obyczajowy, czyli walka o prawa mniejszości homoseksualnych głównie, które, no nie powiem, że dla PiSu czy dla obozu Zjednoczonej Prawicy są nie do zaakceptowania, ale to jest drugi biegun właściwie. No i mamy tutaj do czynienia z zasadniczą dekompozycją. Musieliby się zgodzić członkowie lewicy przechodzący do PiSu na rezygnację z tego, albo PiS z drugiej strony musiałby się zgodzić na to, że mają w ramach wśród swoich członków jako czy posłów frondę. Frondy nie są dobre, generalnie rzecz biorąc, zwłaszcza jeżeli chodzi o tego typu transfery, aczkolwiek każdy transfer od czasu do czasu bywa dobry. On byłby najlepszy, gdybyśmy mieli, powiedzmy, 23 rok, byłoby tuż przed wyborami. Przechodźcie, proszę bardzo, będziecie, damy wam miejsce, może na liście nawet, żeby wzmocnić nasze poparcie. Będziecie mieli realny wpływ na to, co się dzieje w kraju, na rząd, prawda? No takie były też argumenty przy Funduszu Odbudowy, ale szef klubu Lewicy Krzysztof Gawkowski: nikt z klubu Lewicy nie rozważa przejścia do PiS, ani nie rozważa współpracy z tym ugrupowaniem, to jest jakaś plotka i kpina. Takie cytaty również słychać. Tymczasem właśnie ten kryzys przywództwa, można powiedzieć, czy może nieporozumienia wewnątrz lewicy, faktycznie przybierają na sile. Wcześniej była mowa choćby o jednej z kobiet, asystentek jednego z parlamentarzystów, której zarzucono, że ona dyskryminuje osoby transgenderowe. I to było zresztą przyczyną jej wyrzucenia z partii Razem. Czy rzeczywiście tam dochodzi już do takich tarć nawet wewnątrz lewicy, że może to skutkować właśnie kolejnym rozłamem, panie profesorze Waldemar Paruch? Nie wyjaśniałbym problemów lewicy za pomocą frazeologii właściwej dla lewicy, ponieważ to, co pani redaktor przed chwilą przytoczyła, w języku polityki nic nie znaczy. Prawdopodobnie przed takimi wyjaśnieniami, które zostały przekazane dziennikarzom, kryją się inne powody, dla których następują pewne zjawiska w lewicy. Dla mnie są one bardzo mocno powiązane z powrotem Donalda Tuska. Tutaj w polityce tego typu nie ma przypadku. Powód Donalda Tuska zdetonował w lewicy kryzys, bo pamiętajmy, że Włodzimierz Czarzasty kilka tygodni temu, kiedy był głosowany Krajowy Plan Odbudowy i lewica poparła ten plan, wyraźnie mówił o podmiotowości lewicy. Prawdę powiedziawszy, to Platforma Obywatelska jest zagrożeniem dla podmiotowości lewicy, wcale nie Prawo i Sprawiedliwość. Czyli gdyby hipotetycznie wyobrażać sobie po 2023 roku, że dzisiejsza opozycja zjednoczona przejmuje władzę w Polsce,
pod rządami Donalda Tuska lewica nie uzyska żadnego zasadniczego wpływu na rządzenie. Donald Tusk bowiem nie rozumie pojęcia kompromis w polityce. Pamiętamy doskonale jego rządy 2007-2015. Polskie Stronnictwo Ludowe było o tyle w tej koalicji tolerowane, że zrezygnowało z obrony interesu Polski powiatowo-gminnej, to po pierwsze, a po drugie prezes Władysław Kosiniak-Kamysz zgodził się firmować dwie antyspołeczne reformy, w tym między innymi reformę emerytalną, podniesienie wieku emerytalnego. Na takich warunkach Polskie Stronnictwo Ludowe mogło z Platformą Obywatelską funkcjonować. Mało prawdopodobne jest, żeby lewica takie żądania czy takie warunki polityczne Donalda Tuska przyjęła i jednocześnie uchroniła swoje istnienie na scenie politycznej. A czy Prawo i Sprawiedliwości, taki egzotyczny, jak mówimy, sojusz, choć w pewnych miejscach nawet są te punkty wspólne, jak zaznaczaliśmy, jest na rękę i czy Jarosław Kaczyński zgodziłby się na przyjęcie nawet tak mocno i ostro wcześniej wypowiadających się pod adresem Prawa i Sprawiedliwości parlamentarzystów, jak choćby wspomniany Tomasz Trela? W sytuacji, kiedy jest zagrożenie wyjściem porozumienia z Jarosławem Gowinem, tej części, coś takiego istnieje i będzie trwało przez najbliższe 2 lata do wyborów, no każdy taki transfer, każde pozyskanie sobie kogokolwiek, najlepiej z Konfederacji by było oczywiście, ale jak nie, to trudno. Jednak. Tak, więc może... Jednak lepiej z Konfederacji niż z Lewicy. Lepiej, oczywiście, lepiej z Konfederacji niż z Lewicy, natomiast głównym zagrożeniem dla Lewicy jest rzeczywiście Platforma Obywatelska, wcale nie PiS. Przecież Donald Tusk wrócił po to, żeby przyłączyć, żeby wchłonąć między innymi Lewicę i oczywiście pana Szymona Hołownię i jego ruch i zrobi wszystko. A Lewica była przez ostatnie miesiące na dosyć dobrej drodze podkreślania swojej podmiotowości, bo o to im chodziło. Główny problem Lewicy polega bowiem na tym, że tam są 3 partie, w dalszym ciągu głównie właściwie. I była na dobrej drodze, żeby się jakoś konsolidować i ten konflikt, który się w ostatnim tygodniu wyłonił, na 100 dniach, właściwie jest takim czynnikiem blokującym ten proces. Natomiast tymi przejściami tych 8 posłów, to polega to na tym, że zależy, już w tej chwili to wszystko zależy od tego, z kim oni się identyfikują, bo mówimy, że niemożliwe jest dłuższe przejście na dłuższy czas do PiSu, do Platformy Obywatelskiej w zasadzie nie, ale jeżeli oni na przykład uważają, że powrót Donalda Tuska daje im większe szanse, no to nie będą brali pod uwagę interesów lewicy, jakiejś partii, w której do tej pory byli, tylko swój własny interes. Tajemnicą Poliszynela jest, choć pisały o tym niektóre z mediów, że Donald Tusk obraził się na lewicę właśnie za taki afront w głosowaniu nad funduszem odbudowy i teraz nie chce właśnie z lewicą się bratać, ale inni z parlamentarzystów w Platformie, jak choćby Grzegorz Napieralski, mówią o tym, że liczą na to, że Donald Tusk zjednoczy ponownie całą opozycję, łącznie z lewicą, że na powrót będzie to taki wspólny start, większa koalicja, która będzie podążała do kolejnych wyborów. Czy jest na to szansa mimo wszystko, panie profesorze? Myślę, szanowni państwo, że należałoby patrzeć na to, co się w lewicy dzieje poprzez reminiscencję z konfliktu. Kilka lat temu go obserwowaliśmy, Aleksander Kwaśniewski, Leszek Milek, bo proszę zwrócić uwagę, co mówią... To tylko wejdę w słowo, bo Aleksander Kwaśniewski dziś w wywiadzie mówi, że PiS wygra kolejną kadencję. To po pierwsze, po drugie, proszę sobie przypomnieć, co w ostatnich w ogóle tygodniach mówił owi dwaj historyczni liderzy. Leszek Miller, co było pewnym zaskoczeniem, przeszedł zdecydowanie na pozycję krytykowania rządów Zjednoczonej Prawicy i tego, co lewica zrobiła w czasie głosowania Krajowego Planu Odbudowy, to zdecydowanie przeczy jego racjonalności, bo w wielu przypadkach analiz Leszka Millera był bardzo racjonalny. Tu się okazało, że ten bonus, jaki otrzymał od Platformy Obywatelskiej, czyli bycie europosłem, całkowicie zmieniło jego publiczne wypowiedzi odnoszące się do rzeczywistości Polski po 2015 roku. Natomiast Aleksander Kwaśniewski jest bardzo powściągliwy w materii oceny efektów powrotu Donalda Tuska do polskiej polityki. Dość pozytywnie powiedział i proszę zwrócić uwagę, tak naprawdę wysłał to on sygnał do tego, żeby lewica poparła w Sejmie 9. kadencji Krajowy Plan Odbudowy. Był pierwszym ważnym politykiem lewicy, który o tym publicznie powiedział, że lewica powinna zrezygnować z totalnej opozycyjności, wymaga tego racja stanu, interes Polski, czy też w ogóle funkcjonowanie Polski w Unii Europejskiej. I niewątpliwie i ostatnim zdaniem się przeniosła.
Dobrze, to tu musimy niestety zakończyć. Być może takim Donaldem Tuskiem dla lewicy byłby powrót Aleksandra Kwaśniewskiego do polityki, no ale to już chyba przeszłość, już chyba się to nie wydarzy. Za udział w programie serdecznie dziękuję panu profesorowi Waldemarowi Paruchowi i panu profesorowi Henrykowi Domańskiemu. Dziękuję panom profesorom i państwu dziękuję za uwagę. Za chwilę kolejny punkt programu.